Piątek 22 lutego w nocy przy ulicy Kilińskiego w Bolesławcu w jednym z mieszkań czteropiętrowego bloku doszło do podwójnego morderstwa. Mężczyzna zabił swoją konkubinę oraz dziecko. Około 3,5-letnie dziecko wyrzucił przez okno lub balkon. To nieoficjalne informacje. Policja ani prokuratura na razie nie wydały komunikatu. Podczas próby zatrzymania podejrzanego mężczyzna zaatakował policjantów. Został postrzelony przez policję bronią służbową. Mężczyzna został przewieziony do bolosławieckiego Szpitala Najprawdopodobniej mógł być on pod wpływem narkotyków. Teren przestępstwa został zabezpieczony, na miejscu pracuje policja i prokuratura. Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się od okolicznych mieszkańców, w mieszkaniu tym już wcześniej dochodziło do awantur. Do sprawy wrócimy.